Witam Państwa w kolejnym odcinku Stalowych Wspomnień. Dziś gość, którego bliżej przedstawiać nie trzeba, Henryk Kasperczak. Witamy bardzo serdecznie w Mielcu. Rzadko ostatnio Pan zagląda do Mielca, ale no, obowiązków mimo emerytury ma Pan wciąż bardzo dużo. No, jak tylko mam okazję, to nie mogę zapomnieć o Mielcu, prawda? Tutaj przeżyłem dużo sportowo, życiowo, bo trójka dzieci urodziła się w Mielcu, prawda? Oprócz tego, no, wspomnienia sportowe, dwa razy mistrzem byliśmy Polski. Byliśmy także, mieliśmy tytuł w Intertotu, bo żeśmy naszą grupę zwycięsko zakończyli. I wspomnienia są te z Mielcem związane, szczególnie dotyczące naszej selekcji do reprezentacji Polski. Tak, bo, i o tym wszystkim dzisiaj będziemy wspominać, ale zacznijmy od początku. Ciekaw jestem, jak Pan porównuje, czy ma Pan taką refleksję, jak Pan przyjeżdża na przykład dzisiaj do Mielca i jak przyjechał Pan tutaj w 65 roku do miasta jeszcze mało znanego, na mapie sportowej praktycznie nieistniejącego. Jak to było właśnie? Dlaczego w ogóle Henryk Kasperczak przywędrował do Stali Mielec, też ze Stali Zabrze? Więc jak to się stało? Na początku miałem kontakt z Górnikiem Zabrze, bo jestem urodzony w Zabrzu. Grałem w Stali Zabrze, w zespole trzecioligowym, więc byłem z tym wyróżniającym się zawodnikiem. A Górnik Zabrze to już wtedy była firma. A była potęga. Tak, to była już wtedy potęga. I grali z młodzieży, grał już Lubański, grał Musiałek, grał Szołtysik. Było dużo młodych, zdolnych zawodników. No i oczywiście rozmowy miałem ja, rodzice. No i na końcu tej rozmowy ja wyczułem, że oni by chcieli, żebym przyszedł do nich. Ale to tak, o, przychodzi i sprawa jest załatwiona. Czytałem gdzieś wspomnienia, gdyby mocniej namawiali, to bym się zdecydował. Możliwe. W każdym razie po namyśle zdecydowałem, że poczekam i nie pójdę do Górnika Zabrze. I co się okazało? Miałem kolegę takiego, który grał tutaj w Stali Mielec. Nazywał się Wolfgang Folstedt. Więc myśmy byli z jednego podwórka, więc na Śląsku żeśmy się znali. I on mówi, słuchaj, ciebie nie interesuje czasami pójść do klubu, w którym ja gram w tej chwili? Ja mówię, jaki to klub? On mówi, Stal Mielec. A wtedy w drugiej lidze. W drugiej lidze byli. Więc zdecydowałem się i po prostu powiedziałem mu, okej, spróbuj załatwiać. I jeżeli będą chcieli, to może dojdziemy do porozumienia i przyjdę do tego Mielca. No i tak się stało. Więc przyjechali do Zabrza na rozmowy. W tym czasie no, były trudne warunki, prawda, szczególnie finansowe, ale Mielec miał wielkie możliwości wtedy. Pamiętam, jak mama dostała lodówkę, dostała pieniądze też. Za to, że po prostu zaakceptowałem przyjście do Ta lodówka to Mielca. Może była ta produkowana w Mielcu? Tu w Mielcu, tak. Tak, jest, tak, bo przez krótki okres produkowało również lodówkę. Więc mówię, nic nie mam do stracenia, ale... Dodajmy jeszcze, że lodówka to nie był wtedy standard w każdym domu. Oczywiście. Dzisiaj oczywiście. Nie do pomyślenia, ale wtedy... Więc rodzice zadowoleni, prawda, bo dostali i pieniądze i dostali... Mama dostała tą lodówkę. Mówi, idź, inaczej inna rozmowa jest z nimi niż z Górnikiem Zabrze. No, ja mówię, okej. No i... Czyli Stal bardzo chciała. Stal bardzo chciała. A znali pana jako piłkarz? Mieli jakieś informacje? Znali, tak, tak, tak. Kolega przekazał, Wolsztyn? Przekazał, tak, tak. I nawet nie wiem, czy nie przyjechali kiedyś oglądać mnie. Już sobie nie przypominam, ale zdaje się oglądali mecz tej trzecioligowej, jak żeśmy grali.
I po prostu zdecydowali, że chcą za wszelką cenę, żebym przyszedł do Mielca. To był pan chyba od początku sezonu 6-5-6-6? Ja byłem od początku sezonu. Ale zagrał pan dopiero pierwszy mecz, czy gdzieś pod koniec rundy? A nie, ja od razu zacząłem grać. Od pierwszego meczu? Od pierwszego meczu zacząłem grać. Grałem, może nie od pierwszego, tego to może i pan ma rację, ja już nie wiem kiedy ja przychodziłem, może przyszedłem dopiero na jesień. Pierwszy mecz, w którym znalazłem pana nazwisko, to był listopad z Krakowią. Natomiast tydzień wcześniej graliście sparring. Z kim, pamięta pan? No. Ze Stalą Zabrze. Wygraliście 3-0, a dwie bramki strzelił kto? Ja strzeliłem. Henryk Kasperczak. I gdzie ten mecz był? Tutaj w Mielcu. Tutaj w Mielcu. To już o tym meczu nawet zapomniałem. Gazecie było napisane, że to też był efekt porozumień między klubami. Ten sparing. Możliwe. W każdym razie decyzja nastąpiła, przyjechałem tutaj i wobec tego, jeżeli to się sprawdzi, to rzeczywiście na jesień przyszedłem tutaj. A jak pan przyjechał pierwszy raz do Mielca, bo niedawno rozmawiałem ze Stanisławem Stujem, z kolei którego pan zarekomendował do Stali, no to on jak tu przyjechał, to popatrzył i mówi: Boże, gdzie ja przyjechałem? A pana wrażenie jakie było, jak pan zobaczył Mielec? No, jest duża zmiana. Oczywiście, że powstały... Ale wtedy, w tym 65 roku, wtedy, jak pan wtedy odbierał Mielec? No, bo jednak no Zabrze, mówmy się, to trochę było... Określiłem to jako miasteczko, prawda? Bo przecież było miasto, ale i wkoło miasta no, było, te budynki były, było zaludnienie, no było 50 tysięcy, tak? Nie, no, dużo mniej. Dużo mniej dużo było? Mniej, około 20 wtedy. A, wtedy było około 20, no to możliwe. Z której strony stadionu pan mieszkał? Bo wszyscy mieszkaliście blisko stadionu. Tak, ja mieszkałem tutaj od strony Kuścocińskiego. Blisko tutaj. Ale dopiero drugi raz to już było po wojsku. A przed wojskiem, jak poszedłem do Legii, to mieszkałem w hotelu. Tak, mieszkałem w hotelu dwa razy. Bo mieszkałem w hotelu tutaj, gdzie było kasino. Nowiny zapowiadały przyjście dwóch zawodników ze Śląska, nawet nie wspominało o nazwiskach, więc dlatego ten transfer raczej był na początku sezonu, gdzieś początkiem, bo tak mniej więcej nowiny podawały, a ten pierwszy mecz, debiut był w listopadzie z Krakowią. A teraz tą drużynę, jak pan odbierał, bo coś tutaj się w tej drużynie nie działo najlepiej, bo zespół zajmował ostatnie miejsce po tej rundzie jesiennej, potem dobra wiosna całkiem, udało się utrzymać w lidze. Czytałem, że były jakieś podziały między zawodników miejscowych, a tych, którzy przychodzili. Jak pan to ocenia, jak pan wszedł? No, ja tego nie wyczułem, nie wyczułem, żeby były jakieś podziały ze względu na to, że zawsze miałem nastawienie, przychodzę, mam grać, dobrze grać i na tym polegała moja kariera. Zawsze starałem się, nie wchodziłem w żadne układy, zawsze starałem się pokazać z jak najlepszej strony i nigdy nie wyczułem, żeby jakieś układy były. No na pewno był pan jednym z wyróżniających się zawodników, bo zgłosiła się po pana krakowska Wisła po tym sezonie. Oczywiście. I był pan właściwie zdecydowany, tylko działacze Stali nie bardzo chcieli pana puścić. No właśnie, o to chodzi. Taka sytuacja wynikła, że no, klub Mielec po prostu powiedział, że nie ma, mam po prostu zostać tutaj w Mielcu. Ja myślę sobie, jak mam okazję grania w pierwszej lidze, prawda, to dlaczego nie mam jeszcze w takim klubie jak Wisła Kraków. Trener Matias chyba wtedy. Wtedy był trenerem Matias. No i po prostu zdecydowałem się wyjechać z Mielca i grać w Wiśle. Niestety w tej Wiśle długo nie zostałem. Wojsko jakoś rozeszło, jakby pan mógł ten wątek, bo on bardzo ciekawy jest. Ten wątek ciekawy, ale on jest tak długi do opowiadania, bo dlaczego? Więc było tak, że przychodząc do Krakowa, prawdopodobnie, bo o tym nie wiedziałem, prawda, dostałem list gończy i szukało mnie w WSW, prawda, żeby wciągnąć mnie do wewnętrzna.
Więc nawet była taka sytuacja, że pomylili mnie z Monicą. W tym myśleli, że to jestem ja, a to się okazuje, że to była Monica. I go ściągnęli z treningu, a ja wiedziałem, że mnie ktoś poszukuje, nie wiedziałem dlaczego. No i tak działacze klubu, wiadomo, Wisły Kraków mnie prosili, żebym uważał na siebie, żebym po prostu się troszeczkę, jak to się mówi, ukrywał, prawda, żeby mnie nie złapali. Więc nie rzucał się w oczy. Tak, żebym się nie rzucał w oczy. No ale trenowałem z pierwszą drużyną, więc się okazało później, że nic nie można zrobić, będę musiał pójść do wojska, więc musiałem sam zgłosić się do jednostki wojskowej w Dębicy. No i w tej Dębicy od razu poszedłem do aresztu. Siedziałem osobno w celi i dostałem, jak to się mówi, sytuacja powstała taka, że musiałem stanąć przed sądem, prawda? Najpierw było dochodzenie, trwało one jakieś 3 miesiące czy 1,5 miesiąca, już nie pamiętam. Jaki to był czas w roku? Jaki to był okres? To był jesień. Czyli no, kiedy sezon piłkarski się... Bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, Wisła zdecydowała, znaczy powiedzieli, najlepiej jak pójdziesz na wyższe studia, może będziesz odroczony. Nie, że nie pójdziesz. Pan chciał na Politechnice studiować. Ja chciałem, tak, po technikum. I poszedłem na tę Politechnikę, tylko że to był wydział wieczorowy. A jeżeli ktoś studiował tylko na dziennym, to ewentualnie mógł wtedy odroczyć wojsko. No niestety tak się nie stało, więc dostałem przykaz z tych władz najwyższych. Nie chcę tutaj za bardzo operować nazwiskami, bo to już przeszłość. No, dużo osób już nie żyje. Oczywiście, więc zgłosiłem się do jednostki wojskowej w Dębicy, do saperów. I tam oczywiście zaraz do aresztu. Powiedzieli mi, że będę przesłuchany kilka razy, żeby się dowiedzieć dlaczego. Bo mnie szukali już jako dezertera. Że zdezerterowałem. Dezerter, tak. To nie już jest. Nie brzmi dobrze. No. Więc sąd wojskowy musiał mnie przesłuchać i trwało to może jakieś 3 razy, kiedy jechałem do Rzeszowa na przesłuchanie. No ale zawsze się broniłem tym, że nie wiedziałem o tym, że po prostu jest jakiś list gończy. Że... A co z piłką? Gdzie pan wtedy trenował? Ja trenowałem z Wisłą. Z Wisłą, tak. Trenowałem z Wisłą. Więc też oni wiedzieli, kiedy ci działacze wiedzieli, kiedy WSW może przyjechać albo nie. Cały czas była, jak to się mówi, obserwacja. No ale Wisła to był milicyjny klub. Nie, służby nie mogły tego między sobą ale załatwić. Mielec miał taką siłę wojskową, że... Znaczy siłą rzeczy lepiej, bo jakby pan poszedł do Wisły wtedy, nie wiadomo, co by było później. No później by się zmieniło wszystko. No właśnie. No. To tak może samo, tak miało być. To tak samo jak się zmieniło dużo z Legią. Mhm. Ale to dojdziemy skończył do tego. Skończył ten wątek Wisły. Jak się to skończyło? Więc to się skończyło, że trzeci raz... Jadąc do Rzeszowa, taki porucznik był, który mieszkał w Kolbuszowie. I powiedział mi, panie Henryku, niech pan powie prawdę, bo nie powie pan prawdy, to będzie pan mógł oczywiście pójść do więzienia i będzie pan siedział od 2 do 5 lat jako dezerter. Więc no, zastanawiałem się nad tym, co powiedział. Przeanalizowałem to wszystko, no i zmieniłem całą wersję oczywiście tego przesłuchania. Bo na początku wszystko odpowiedzialność brałem na siebie, prawda? I tutaj już oni wiedzieli, że to nieprawdę mówię i zdecydowałem powiedzieć prawdę. Powiedziałem, że działacze Wisły i poszedłem nazwiskami, tak? Powiedziałem nazwisko, no ale
do szefa jakiegoś pułkownika czy generała w tym okresie posądzi o to, że coś kombinował ze mną, prawda? Więc a tak było. Nazwiskami powiedziałem i wszystko było zapisane, kto nazwisko, kto to jest, jak to jest. No i pojechałem czwarty raz, później pojechałem na już ostateczną decyzję, jaki sąd powinien podjąć. Więc decyzja była następująca, że żadnej kary nie dostałem. Po prostu my pobłażyli to, że powiedzieli, no, że nic się nie stanie, stało się, co pan zrobił, ale jest to wszystko darowane i po prostu poszedłem normalnie do przysięgi, bo tam przysięgę zrobiłem, musiałem zostać tam. Już Legia, wiedziałem, że Legia będzie chciała, żebym do Legii przyszedł. No i tak się stało. Po przysiędze parę dni to trwało. Zostałem powołany do jednostki wojskowej Legii Warszawa. Legia też wtedy wielka firma, wielkie nazwiska, które oczywiście, tam wielka grały. Firma. No i duża konkurencja w składzie. Natomiast Henryk Kasperczak w Warszawie miał ogromnego pecha. Ogromnego pecha. I zaczęło się to w styczniu. Ja już tam dojechałem pod koniec grudnia. Taka decyzja nastąpiła. W styczniu 66, tak? 66 roku. Więc na treningu złamałem nogę. Z zerwaniem ścięgien, tutaj, której w kostce, piszczelową złamałem. Także no, kontuzja to już były takie warunki zimowe wtedy. No, warunki zimowe. Poślizgnąłem się na śniegu, ale pod śniegiem był lód. I wpadłem w to. To było w Parku Łazienkowskim. W Agricoli, przepraszam, Agricoli. Bo tam żeśmy często tam trenowali takie małe gierki. No i za piłką poleciałem i wpadłem w to. No była to pułapka taka. Nikt nie przewidział, że tam jest kałuża, zamarznięty lód. Śnieg posypał. No i ja się poślizgnąłem, wsadziłem nogę. Przerwa, rekonwalescencja długa. Wraca i to pan jeszcze do... nic. Mhm. To jeszcze nic. Po tym pierwszym złamaniu, prawda, mojej kości piszczelowej, jedziemy. Zostałem powołany na zgrupowanie, to było już pod koniec lutego, czy na początku marca, bo myśmy późno zaczynali zawsze rozgrywki. Pojechaliśmy na zgrupowanie do Szklarskiej Poręby. I w Szklarskiej Porębie, grając na śniegu, znowu tą samą nogę wstawiłem i wykręciłem ją całkowicie w stawie skokowym. Więc nie grałem przeszło rok w piłkę w Legii, ale trzymali mnie. Po prostu chcieli, żebym został i zobaczymy, jak rehabilitacja będzie i jak z tego wyjdę. No i pomału, oczywiście, po roku czasu już przeszedłem wtedy na treningi do rezerw, pracowałem z zawodnikami rezerwy. No i tak się stało, że w tej rezerwie zostałem. No i dochodziłem też, można powiedzieć, że zacząłem grać mecze po półtora roku czasu. To było przerwie, po takiej przerwie. Po takiej przerwie. Zresztą doktor Soroczko, Henryk, też mój imiennik, powiedział, że raczej będę stracony dla piłki, bo co postawiłem nogę, to kostka uciekała i miałem straszny ból. Ale dzięki pracy, jakiej zrobiłem na lodzie, czyli na lodowisku, w Legii miałem kolegów takich z hokeja na lodzie i ja tak sam wpadłem na taki pomysł, żeby wzmocnić tą kostkę. Mówię, no może będzie dobrze, jak będę trochę na łyżwach jeździł, prawda, może mi to wzmocni. I tak się stało. Nawet Soroczko, bo ja mu tą zaproponowałem tą myśl. Mówię, słuchaj,
czy mogę na lodzie jeździć na łyżwach, żeby wzmocnić tą kostkę. Jak będziesz mógł, to rób to. I to robiłem konsekwentnie. Cały czas na torwarze, bo tam obok zaraz torwar był, gdzie była nasza jednostka i tam chodziłem, prawda? No i się okazało, że to było zbawienne dla mnie przyszłościowo. No i później dochodziło już drugi rok, już koniec prawie służby wojskowej. Legia proponuje, żebym został. Ja mówię, teraz zostanę. Po dwóch latach nic tutaj nie zrobiłem, bo tam się wyróżniałem, prawda, w tych rezerwach. Ale konkurencja z pierwszej drużyny no, bardzo duża. Ale to mnie nie przeszkadzało. Mnie by to nie przeszkadzało. Lucjan Bryszczy, Kazimierz Dejna. Może, ja sobie myślę, tak, muszę grać najpierw. Muszę coś pomyśleć o tym, żeby no, grać mecze normalnie, być tym zawodnikiem na boisku, że co tydzień wychodzi na boisko do grania mecze. Tam może bym musiał czekać, może by tego, mówię, nie. Zresztą Gwardia Warszawa, Polonia by tą chciała wtedy, w tym czasie też, żebym do nich przyszedł. A Stal Mielec się upomniała o Henryka Kasterczaka? I właśnie, tutaj decydujący głos miał wtedy Gajewski na końcu, ale także Jędryka. Konrad Jędryka. Konrad Jędryka. Pana znajomy ze Śląska. Ze Śląska. W podobnym okresie on też był do trener, tak, on był trener, tak. On moim trenerem był. Mhm. No i na pewno go namówiono z Mielca, żeby zrobili wszystko, żebym wrócił do Mielca z powrotem. No a wtedy byliśmy w trzeciej lidze, prawda? Tak. Sytuacja była trudna. Drugi sezon. I sobie myślę, no co tu robić? Zastanawiałem się, mówię, początek jest trudny, ale... A rezerwy, przepraszam, Legii grały wtedy też w trzeciej lidze? W której lidze grały? Ja w trzeciej grałem. Rezerwy Legii, tak? Tak, w rezerwach grałem. Czyli tak. miał pan na szali no, albo tak, walka o miejsce tak, w składzie w Legii. Tylko w momencie, jak mi zaproponowali, to oczywiście bym przeszedł do drużyny pierwszej. Mhm. Tak to było na początku, prawda? Ale sobie myślę, tyle co przeszedłem, tyle co te, będzie mi trudno może się dostać, bo już Kaziu Dejna był, Gadocha był, Grotyński był, no był Czaskowski, był z tej młodszej generacji, Niedziułka był, Zygmunt, z tej młodszej generacji, prawda, zawodnicy. To sobie myślę, no jeszcze oni wzmacniali, no Pieszko przyszedł. Był Żmijewski, Korzeniowski, Blaut. No a trener Gajewski co mówił? Słuchaj, my tu chcemy zbudować mocny teraz zespół, tak, czy po prostu... Gajewski przyjechał z Kazimierskim. No i szukali takiego kontaktu, żebym jednak za wszelką cenę przyszedł, prawda? No i w końcu uległem, zdecydowałem, że przyjdę z powrotem. Mogę się odnowić lepiej. Myślałem od razu, że będę grał, więc wiem, znam miasto, znam klub i wiem, że są możliwości i sportowe, i finansowe, bo jednak tutaj zawodnicy się dobrze czuli, prawda, bo też dobrze zarabiali i mieli perspektywę się rozwinięcia w tym klubie, chociaż nawet ta trzecia liga. No i tak się stało. Jakby wtedy, załóżmy, nie wiem, cyganka panu wywróżyła w tym 68 roku, że za 6 lat Jan Ciszewski będzie krzyczał Henryk Kasperczak na ustach całej Polski. Uwierzyłby pan? Ja powiem tak szczerze, ja zawsze rozważałem moją karierę w stosunku do tego, co przeżywałem, prawda? A przeżyłem taką rzecz, że odmówiłem Górnikowi Zabrze. To trzeba też mieć oczywiście jakiś wielkiemu górnikowi. Zbieg okoliczności, bo mogłem pójść do Górnika Zabrze, to odmówiłem. Następnie przyszedłem tutaj z powrotem po Legii Warszawskiej, bo się nie udało z Wisłą, dlatego odmówiłem Legii i przyszedłem z powrotem, żeby grać w piłkę. Mnie co interesowało, żeby stworzyć sobie warunki, żebym się rozwijał dalej. Ja nie chciałbym zostać i na ławce siedzieć albo to. I to rozważałem wszystko i mówię, wrócę, zobaczę. Przecież nic nie mam do stracenia, prawda? I to był strzał w dziesiątkę.
rozwinąłem się, prawda, zacząłem karierę, można powiedzieć, krajową i międzynarodową. Zacząłem w tej trzeciej lidze, ale co roku wchodziliśmy, prawda, do Ligi Wyższej. No i szybko żeśmy zdobyli Mistrzostwo Polski, bo 5 lat później, w 1973 roku, zrobiliśmy Mistrzostwo Polski. Dokładnie. Jakbyśmy zostali przy tym powrocie do Mielca, bo na pewno jakieś rozmowy też dotyczące tych kwestii finansowych też były. Był pan zatrudniony, podejrzewam, tak jak wiecie. Jak wszyscy, tak. W zakładzie. Tam specjalista, nie wiem, czy pan pamięta, w której hali pan pracował i jak często pan tam się pojawiał? To znaczy, na miesiąc tak, albo jak, na rok. Jak z wojska wróciłem, to już ten system pracy się zmienił tutaj w Mielcu. Już się nie chodziło do pracy, tylko chodziło się, żeby... Ale raz w miesiącu podpis, czy nie? Czy... Nie, tak, bo pensję mieliśmy, więc osobiście trzeba było pójść do księgowości księgowości i się do tego. Natomiast jak przyszedłem pierwszy raz, to musiałem do pracy chodzić, byłem głównym technologiem, bo byłem po maturze, więc dali mi taką funkcję. No i po technikum był pan, więc taki techniczny kierunek, więc pasowało najbardziej. Tak. No tylko ja z samochodami miałem, nie z samolotami, nie z niczym. Mikrusy swojego czasu w Mielcu też były. Tak. W każdym razie już później, jak już z Legii wróciłem, to już nie pracowaliśmy. Wszyscy zawodnicy tylko grali w piłkę, przychodzili na treningi, które czasami trwały też cały dzień, także inny system już, mieliśmy pracę, mieliśmy tylko się zająć piłką. I było to fantastyczne, bo wtedy nie myśleliśmy o tym, żeby dojechać o 6 rano do pracy, tak było, tylko żeśmy po prostu przychodzili na zbiórkę do hali, prawda, przebieraliśmy się i żeśmy trenowali na miejscu, tam na stadionie. No i przychodzi rok 73, Mistrzostwo Polski, piękny sen od trzeciej ligi do tytułu mistrza. Co było siłą tej drużyny? Czy trener legendarny Andrzej Gajewski, czy zgrana drużyna, atmosfera? Bo to nie był zespół gwiazd, wy byliście anonimowymi piłkarzami na początku lat 70. Nikt szerzej w Polsce nie znał Grzegorza Laty, Henryka Kasperczaka. To wy wybiliście się tutaj, a potem przebiliście się do kadry i dopiero po, można powiedzieć, jak nastały Mistrzostwa Świata, staliście się gwiazdami piłki nożnej w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale do tej pory to był szok w Polsce, że mały Mielec został mistrzem Polski, gdzie po wojnie ten tytuł krążył między Warszawą, Śląskiem, Łodzią, Krakowem, tymi dużymi miastami. Co było głównym kluczem do tego sukcesu? Myślę, że tak, atmosfera szczególnie. Zaakceptowaliśmy tą, się w tym mieście, prawda? Czuliśmy się dobrze. Sportowo mieliśmy ambicje, bo ta grupa, która zdobyła to Mistrzostwo Polski, to była grupa zawodników, którzy byli z Mielca, ale byli też ci, co przyjeżdżali, prawda? Taki maleńki wtedy przyjechał Stój, przyjechał kilku zawodników, kto tam jeszcze, Pytlos był już wcześniej, bo on był starsze pokolenie. No, Rzeźny przyszedł z Motoru Lublin. No i byliście tutaj popularni, co by nie mówić. Byliście, oczywiście. No, samo to, że mieliście te rejestracje samochodów. Ale myślę taką rzecz, że tutaj naprawdę była grupa zawodników bardzo zdolnych. I pracuje się, tak się mówi na to, prawda, że pracowali po to, byli bardzo ambitni, dobraliśmy się, tworzyliśmy bardzo fajną atmosferę na boisku czy poza boiskiem. Działacze nam dużo pomogli też, bo działacze jednak nas wspomagali finansowo,
dbali o nas, mieliśmy zawsze różne uroczystości, prawda? Szczególnie po zakończeniu sezonu. Mieliśmy warunki, żeby się odnowić. Mieliśmy halę sportową, mieliśmy wszystkie, oczywiście basen, mieliśmy wszystkie warunki ku temu, żeby ta drużyna po prostu z tymi zawodnikami się dobrze czuła. Myślę tak, na pewno trenerzy, którzy byli z nami, dużo zrobili, natomiast wszystko zależało od zawodników. Zawodnicy, taka grupa się stworzyła, że no, dobraliśmy się, że pasowaliśmy do siebie. No, ja na przykład mogę powiedzieć, że Grzesiu pamięta to, co ja dla niego robiłem, bo mu dużo piłek podawałem, żeby strzelał bramki. Wykorzystywałem jego szybkość, bo byłem tym rozgrywającym, prawda? Więc mieliśmy te automatyzmy, które spowodowały, że no, nie byliśmy słabymi. Przeciwnie, byliśmy dla każdego przeciwnika trudnym oczywiście rywalem. Przykład, pamiętam jak Legia przyjechała tutaj, to przegrywała 6-0, tak? No, czyta. Mówi się, że trener Andrzej Strejlał trafił szóstkę w Totka w Mielcu. No, ale też był już wtedy wcześniej, był wojewoda jeszcze. Tak. Trener ten, którego ja znałem, bo ja pracowałem do kontuzji, pracowałem z nim, później tam trochę jeszcze pracowałem, ale już później, jak już nie mogłem, musiałem rehabilitację robić i tego, no to potem odszedłem do rezerw. Także mieliśmy świetnie z Górnikiem Zabrze, żeśmy wygrywali z tymi potęgami, prawda? Także mieliśmy... A czuliście tą popularność w Mielcu? A oczywiście, żeśmy czuli, przecież tutaj w tym środowisku przecież stadion był cały czas zapełniony. No, aż nawet bardziej niż zapełniony. No, zapełniony. Ja pamiętam pierwszy mecz w pierwszej lidze z Wisłą Kraków, jak wygraliśmy 5-2, jak tak, się nie mylę. No to ludzie siedzieli na bieżni, ale to nie tylko w tym meczu, to nawet później też, bo ten stadion jednak już zaczął być mały, środowisko się powiększało i to sprawiło, że no, wszyscy się cieszyli z tych sukcesów. To jak to się stało, troszeczkę odbiegniemy teraz od sportu, że Henryk Kasperczak nie ożenił się z Mielczanką, tylko z Dębiczanką? No jak to się stało? Prosty, byłem młody, prawda, i z kolegą tutaj... 71 rok, tak? To było, no to ślub już żeśmy wzięli, tak. A myśmy się poznali właśnie w 68 roku. Mhm. Czyli jeszcze z czasów tych... To jest zaraz po wojsku, jak tutaj przyszedłem, wróciłem do Stali Mielec, więc kolega mój mówi, słuchaj, ja mam dziewczynę, rozumiesz, w Dębicy, no ale ma ona koleżankę i nie chciałbyś ze mną pojechać, może się zapoznacie, pogadacie. I pojechałem z nim. Pojechałem, no i tak zapoznałem właśnie moją żonę tam. Poszliśmy na dancing, bo taki był modny wtedy, te dancingi wieczorowe. Poszedłem z nim dzisiaj na dancing. Dzisiaj to się nazywa dyskoteka, moja no, droga młodzieży. Inny styl, inny styl. Wtedy były style takie bardziej albo rock and roll, albo tango, albo walc, albo to co innego zupełnie. Także poznałem właśnie moją żonę tam właśnie z Dębicy przez mojego kolegę. I tak zostało. I tak zostało do dzisiaj, tak, już jest 53 lata po. Się nie po ślubie, już się znamy. Nie, więcej się znam. 50, 68, 55 już. 55 lat. Piątka dzieci, zawsze pan podkreśla, piątka dzieci, że tak, ta rodzina. Które już jest z nami nie są, mają swoje rodziny, prawda? Oni zawsze są... pan podkreśla znaczenie rodziny, jakie w całej pana karierze odegrało. No to. Duża zasługa jest mojej żony, tak. Ona dużo, dużo robiła, żeby po prostu... Przyjeżdżała do Mielca na każdy mecz? Z Dębicy blisko? Tutaj przyjeżdżała, tak, na początku przyjeżdżała od czasu do czasu, aż do ślubu. Później jak
wzięliśmy ślub, no więc przyszła już mieszkać tutaj w Mielcu. Wtedy jak pan brał ślub, to chyba jeden mecz w Intertoto pan odpuścił. Bo to mniej więcej gdzieś tak w tym okresie było. Nie, znalazłem gdzieś taką informację. Bo ja pamiętam zdarzenie na weselu. Przed weselem, jak powiedziałem teściowej mojej, mówię do teściowej, że tylko ta data jest możliwa, żebym mógł śluby wziąć. Bo nie było meczu wtedy. Bo wtedy nie było meczu. Mieliśmy natomiast, już na weselu nawet powiedziałem, będę musiał na drugi dzień pojechać, bo mamy zgrupowanie piłkarskie. Moja teściowa tak na mnie popatrzyła, mówi, no ale teraz po weselu już zaraz. No ja mówię, niestety obowiązki piłkarskie mnie zmuszają do tego. No, zaskoczona była, że już będę musiał dzień po ślubie opuścić żonę. Mhm. To BMW, to kiedy pan kupił? Po Mistrzostwach Świata. Na Mistrzostwach Świata kupiłem. Było nas 7, jak się nie mylę, którzy kupili samochody. Ale jak to się stało, że BMW? Bo to nie było proste w tamtych czasach kupić zachodni samochód. Oczywiście. Grzegorz Lato, Witold Kelaś mieli Dacie. Mieliśmy polskie samochody, a panu się udało no, taką fajną maszynę kupić. Stało to się przypadkowo. Byliśmy zaproszeni do fabryki BMW w Monachium. W trakcie Mistrzostw Świata. W trakcie Mistrzostw Świata. Więc tam żeśmy oglądali, zwiedzali i tym podobne. Żony nasze tak samo były z nami. No i ładnie wszystko się odbyło. I dyrektor fabryki BMW zaproponował nam, czy ktoś z was nie chce kupić samochód na przykład. A mówimy, no tak, ale te samochody są drogie. On mówi, daję wam, ten kto będzie kupił samochód, 50% zniżki. To było tak dużo dla nas. Też, nawet jak 50% zniżki, to było dużo. No ale jakoś tak się ci, co zdecydowali się i co najlepsze było. I to Niemcy, tak się mówi różnie. Myśmy pieniądze dali sekretarce BMW, tego dyrektora. Ta sekretarka nam powiedziała tylko taką rzecz. Te samochody przyjadą na granicę. Dostaniecie wiadomość z zagranicy, żebyście te samochody odebrali. I tak się stało. Bez podkwitowania, bez niczego, po prostu. Dzisiaj nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Myśmy później się zastanawiali, no myśmy dali pieniądze, a jeżeli tych pieniędzy już odzyskamy, no, ale z tymi samochody. Ale z tymi Niemcami przegraliście w końcu. No to. No tak, może Niemcy się za bardzo cieszyli. Meczu, który niekoniecznie powinien się odbyć, bo to legenda. W każdym razie, no pewnie, że byliśmy zadowoleni, chociaż miałem wypadek z tym samochodem. Jak jechałem na zgrupowanie też, ja studiowałem, bo studiowałem zaoczne, prawda, AWF. Nie było dróg na te samochody. I mieliśmy. Nie, tylko wpadłem w poślizg. To było na tylne koła, nie na przednie, więc poślizg, przez las jechałem, zamarznięte były, droga była zamarznięta, no i poślizgnąłem się sam. Miałem szczęście, że schowałem głowę, bo się drzwi otworzyły, no ale to już minęło, długo prawda. Długo pan jeździł tym samochodem? No jeździłem, dosyć długo jeździłem. Ja już nie pamiętam ile lat, ale jak przed wyjazdem już za granicę, to już go sprzedaliśmy. 4/8, tak? Rejestracja? 4/8, bo to taka nagle w Wydziale Komunikacji w Mielcu się zrobiła taka panika. Czy wam to nie przeszkadza, jak wam damy numery rejestracyjne, takie jak macie koszulkę? Czyli Grzesiu Lato 7 miał 4, a ja miałem 4/8. A dla porównania za Mistrzostwo Polski, co pan dostał? W 73? Ja pamiętam, co dostałem. Wiem, że dostaliśmy puchary, pieniądze dostaliśmy. Bo trzeba powiedzieć, że finansowo Mielec wtedy dobrze stał, prawda?
te zakłady się rozwijały, więc nie narzekaliśmy. Zawsze finansowo byliśmy oczywiście w dobrej sytuacji. Ale na tle europejskim no to nie było się czym pochwalić. Nie, no to wiadomo, no, to nie ma co się porównywać, ale na warunki inne ceny są tak samo jak teraz, prawda? Te ceny też idą w górę, bo chcemy się dopasować do zachodu, prawda? Ale trzeba podwyższyć też pensje ludziom, żeby po prostu mogli żyć tak jak na zachodzie. A jednak te niektóre artykuły, co tutaj są, no już widać, że niektóre są drogie i szczególnie te artykuły, co przychodzą do Polski, prawda, są drogie z zachodu. Te polskie jeszcze no, są względne, prawda? Jeszcze nie ma takich cen jak na zachodzie. Także jest różnica. Wiadomo, że na Mistrzostwo Polski pracuje się cały sezon i to jest wypadkowa wielu różnych kwestii, no ale pewnie w Pana pamięci też ten mecz z Zagłębiem Wałbrzych pewnie został najbardziej w pamięci. Czy może jakieś inne wydarzenie z tego mistrzowskiego sezonu? No, myślę, że było bardzo dużo meczy, gdzie każdy mecz był dla nas bardzo ważny. Także końcówka była trudna, bo nie była łatwa. Jak Pan mówił o Zagłębiu Wałbrzych, no też nie był łatwy mecz. Szczególnie tam w Wałbrzychu, prawda? Tam przegraliście. No, przegraliśmy, tak. Wiadomo, że tam jak żeśmy przegrali, no wiedzieliśmy, że to jest zespół, można powiedzieć, który ma dobry poziom. Marian Szeja w bramce. No tak, bo mieli bardzo dobrych wtedy zawodników, no ale udało się i po prostu... Stanisław Stój mi opowiadał niedawno, że przed tym meczem w szatni jeszcze nie widział takiej ciszy, takiego skupienia. Przed poprzednimi meczami było no, całkiem luźno, normalna atmosfera, a przed tym czuć było taką lekką ekscytację już z tym, co się może stać. Ja mogę tylko powiedzieć taką anegdotę. No anegdotę, to jest prawdziwa historia. W szatni jedyny, który był zawsze wesoły, kawały opowiadał, nie wszyscy się śmiali, ale niektórzy się śmiali, żeby rozluźnić też czasami atmosferę, to był Grzesiu Lato. Grzesiu Lato, tak mu zostało do dzisiaj. On sprawiał takie wrażenie, że co to mecz jest, prawda? On był, nawet ktoś go kiedyś upomniał z trenerów, to wzięliśmy go na bok. Ja pamiętam, już nie pamiętam, kto to był. To był chyba Konta, jak się nie mylę. Przez Kontą żeśmy zdobyli wtedy drugi raz Mistrzostwo Polski. Ja mu mówię... Pierwszy. Mówię do niego, niech pan uważa, niech pan zostawi tego Grzesia, bo my zdajemy z tego sprawę, że on ma taki charakter, naturę, że on jest luźny i tego, pewnie, żeby można mówić do niego uspokój się albo coś tego, ale uważaliśmy, że to jest jego sprawa. Inny poszedł na przykład się pomodlić, żeby mu lepiej się zrobiło. Inny poszedł, często chodził do ubikacji, żeby siusiu zrobić, prawda, fizjologicznie. Każdy miał swój taki sposób przygotowania się do meczu. Była jakaś presja na przykład działaczy, no bo wiadomo, że kibice tam no, czuli to, że jest szansa, ale to jest taka pozytywna presja wtedy. A czy gdzieś była taka, że działacze mieli tą szansę, czy po prostu mieliście wyjść na boisko i zrobić swoje? Ja myślę, najprostszy sposób do motywacji, jaki był, to dla nas był finansowy. Był bodziec finansowy ze strony klubu. Po prostu podwyższamy wam premię, czy tamtego i wtedy byliśmy umotywowani. No to jest, jak to się mówi, motywacja finansowa. Bo sportową to mieliśmy na tyle, co mogliśmy robić, prawda, to żeśmy robili i nigdy się nie doszło do tego, żebyśmy nie byli umotywowani sportowo. Natomiast finansowo klub dobrze robił, że te finansowe sprawy zawsze umiał załatwić i żeśmy się czuli umotywowani. Zetknięcie z piłkarską Europą, taką no, poważniejszą niż Pucharze Intertoto, czyli ten dwumecz z
Czerwoną Gwiazdą z Belgradu. Jak pan dzisiaj odbiera? Gdyby ten mecz był w Mielcu, była szansa na coś więcej? To właśnie o tym myślałem też. Szkoda, że nie zagraliśmy. No nie były tych warunków, żeby przyjąć tą drużynę tutaj wtedy, tak? Bo były pewne kryteria, regulamin, który mówił, że trzeba jakieś wymogi infrastruktury mieć. Myśmy jeszcze wtedy na ten mecz nie mieli. No i zaczął się remont, który i zaczął się remont i to zrobione było. W każdym razie tam przegraliśmy, jak się nie mylę, 2-1, tak. Po dobrym meczu. Dwie wspaniałe sytuacje Grzegorza Laty nie wykorzystał. Tak, mieliśmy sytuację, nie byliśmy gorsi od tych zawodników z Czerwonej Gwiazdy, no ale takżeśmy się nie zakwalifikowali. Niech pan jeszcze przypomni, jak to się stało, że został pan kapitanem drużyny po Eryku Hanslu, który po tym mistrzowskim sezonie po prostu zostałem. To było głosowanie, czy zostałem trener? Wybrany przez zawodników po prostu. I to mi sprawiło satysfakcję. Ja tą odpowiedzialność oczywiście wziąłem od razu. Także, bo ten Eryk Hansel był zawsze kapitanem. Więc ja przyjąłem tą funkcję i starałem się jak najlepiej oczywiście współpracować z całą drużyną, z działaczami. Miałem taką swoją rolę, prawda, ważną. Byłem tym delegatem, o tak można powiedzieć, drużyny. Bywały trudne mecze dla kapitana? Że musiał zawsze, pan, że zawsze, musiał pan jakoś zawsze interweniować, bronić drużyny? Oczywiście, czasami no, trzeba było zabrać głos, prawda, w szatni. Bo w tym Belgradzie właśnie to chyba był taki mecz właśnie, o ile sobie przypominam, tam ta jedna bramka dla gospodarzy taka była dosyć wątpliwa, kilka brutalnych fauli ze strony gospodarzy, więc to już taka sytuacja raczej dla kapitana, ja powiem, wymagająca. Tak, myśmy mieli taką szansę jedną z tą drużyną, prawda, że my rzadko żeśmy patrzyli na przeciwnika. My raczej cały czas myśleli o nas, co mamy robić, jak mamy robić, prawda, i reagować w zależności od sytuacji, jakie są. Także no, było tych kilku chłopaków, Kosiński, który był też zadziorą, taki twardziel. Trzeba było temperować czasami? Trzeba było coś oczywiście umotywować chłopaków w momencie, jak coś nam nie szło, prawda? Jak szło, no to tylko żeśmy się cieszyli i mówiliśmy między sobą kontynuować, nie martwić się, musimy wygrać ten mecz. No także ta grupa po prostu się dobrała. Znalazła się, zresztą nie, w każdym sezonie jakieś tam zmiany były, prawda, oczywiście, w zespole, ale też tutaj duża była zasługa działaczy i trenera, który był, chociaż nie zawsze trener przyszedł też w czasie sezonu, ale jak przyszedł od początku, tak Gajewski, prawda, no to kilku zawodników znowu nowych przyszło i ten zespół się rozwijał się jak najlepiej. No i dopasowaliśmy się, że były najlepsze sukcesy w latach 70., prawda? Dwa razy Mistrzostwo Polski, nawet finał przegraliśmy niestety Polski ze Śląskiem Wrocław. Ponad 30 bramek w ekstraklasie tylko, jak na tego, który był mózgiem drużyny i rozdawał piłki, to dużo. Któraś zapadła w pamięci, bramka szczególnie? No, miałem kilku, na przykład z Wisłą Kraków. Ja żeśmy grali, pierwsza. Na 1-0. Też była bardzo ważna, prawda? Pamiętam ten moment. No, cieszyłem się, bo dziwne, że kiedyś miałem do Wisły pójść, prawda? Przed Wojskiem. Wisła tam kilkanaście razy panu później. Ja wiem, no wiem o tym. Stawała na drodze, nie? Jakoś to tak przeznaczenie. W każdym razie, no było tych bramek dużo, co się strzelało. Tych wszystkich to trudno by mi było dzisiaj zapamiętać. No ale pomogłem dużo, żeby wygrywać mecze. Przypomina pan sobie mecz, którego stawką było drugie Mistrzostwo Polski na wyjeździe w Rybniku? Oczywiście. Wygrana 5-2. Tam też strzelił pan bramkę bezpośrednio. Bezpośrednio z Rożnego. Tak, Kaziu Dejna w reprezentacji strzelił z Portugalią.
Także tutaj oczywiście. Nie wiem, czy pan wie, ale pana wyczyn powtórzył Christian Gettinger, wychowanek Stali Mielec w tamtym sezonie w meczu z Legią Warszawa. Legią Warszawa. No, ciężko jest strzelić bramkę rzutu karnego, bo to. Różnego. Różnego, przepraszam. Bo takie, no zresztą ja strzelałem też rzuty karne, prawda. Zresztą jak wyjechałem do Francji, to mnie nazwali penalty, po francusku to jest rzut karny. Więc, rzuty wolne też chyba pan strzelał. Też strzelałem. Stałe fragmenty generalne. Też. To nazwali mnie dlatego, że w sezonie tym pierwszym strzelałem 8 rzutów karnych i wszystkie strzeliłem. Panie Henryku, tak już powoli kończąc ten wątek mielecki. No, pan, jak tutaj z tej rozmowy tak wynika, że pan tą karierę swoją bardzo starannie planował. No i gdzieś na pewno w którymś momencie zaświtała myśl, że chciałbym spróbować za granicą. To nie było takie proste w tamtych czasach, bo trzeba było skończyć 30 lat. No, 32. Różnie bywało właśnie. Czasami niektórych puszczano wcześniej. Pan chciał w 77 roku pierwszy raz opuścić. Nawet tutaj był turniej 22 lipca. Pan już przyszedł po cywilu jeszcze oglądać mecz, już nie na boisku, ale jednak pan został jeszcze na sezon. Czy to kadra sprawiła, że byli Mistrzostwa Świata blisko, czy działacze Stali przekonali, czy ta oferta z zagranicy nie była jeszcze najlepsza? Więc tak, na spotkaniu takim decydującym, bo ja miałem dwa spotkania z ministrem sportu, to było spotkanie pierwsze, jak się nie mylę, to było, nie, drugie już było z kapitanem. Bolesław Kapitan. Tak, Bolesław Kapitan. Minister sportu, przyszedł Jacek Much i Heniu Loska ze mną. I zaczęła się dyskusja, co każdy myśli, czy dobrze jest, żeby Henryk Kasperczak wyjechał już teraz. Tego. Myślę tak, że wielka zasługa była tutaj kapitana, ministra sportu, który namówił, przekonał Mucha i Loskę, żeby jednak, żebym został jeszcze rok. A jaki klub wchodził w grę wtedy? Wtedy był Neuchâtel i Szwajcaria. Tak, i Hamburg. HSV. Bo oni tutaj, jak żeśmy grali, no im się podobały, no tego, ten Hamburg, a Neuchâtel tak samo. Tak, trener Hamburga po meczu mówił, że Henryka Kasperczaka i Zbigniewa Knatio chciałbym mieć u siebie. Tak na konferencji. W każdym razie te propozycje były, więc decyzja należała później do mnie. Oczywiście to wiem, że tam porozmawiał z nimi. Widocznie doszli do porozumienia, że lepiej, żebym został. I pytał mi się, no dobrze, ale musimy podjąć decyzję, więc co pan myśli? Czy koniecznie pan chce już wyjeżdżać, czy jeszcze zostałby pan rok? No ja mówię, dla każdego Mistrzostwa Świata są ważne piłkarza, prawda? Więc jeżeli naprawdę trener będzie chciał, żebym został, więc zostaję. A ten na końcu powiedział, minister sportu, na końcu mówi tak, okej, to wobec tego decyzja jest podjęta przez pana, ale ja panu coś powiem. Więc oficjalnie powiedział, jeżeli pan nie znajdzie jakiegoś klubu po roku, to ja będę robił wszystkie starania, żebym i znajdę panu jakiś klub. Ja tak na niego spojrzałem, ja mówię, okej, nie ma problemu i tak się to zakończyło. Po prostu zdecydowałem, że zostaję i przygotowuję się do Mistrzostw Świata przez rok i po Mistrzostwach Świata wyjadę po prostu, będę miał zgodę do wyjazdu za granicę. I tak się stało. W
jeśli mówimy o mistrzostwach i o Jacku Gmochu, w jego koncepcji grania ustawił pana w defensywie. Pan, który wcześniej no, był tym mózgiem drużyny rozgrywającym, miał grać w obronie. I czy to prawda, że trener Gmoch sugerował również trenerom Stali Mielec, żeby w ten sposób pana ustawiali tutaj również w meczach ligowych? No, nie? Nic nie było. Zresztą ja tu nie grałem. Ja grałem zawsze w pomocy. Mhm. Tylko cała sytuacja. Ja pamiętam, grałem jeden mecz na Legii Warszawskiej jako libero. Nawet strzeliłem bramkę. Po akcji samej, takiej indywidualnej, pamiętam. I Jacek Gmoch wtedy był na tym meczu. I zostało mu to w pamięci, że ja grałem libero i dobrze grałem wtedy. I jak kontuzję złapał Gorgoń, to po prostu mówi, a może byś zagrał na libero. Ja mówię, ja na libero nie gram nigdy, tam raz grałem. I to wszystko, można lepiej defensora. Ja nawet go przekonywałem, żeby to lepiej by było, gdyby grał jakiś obrońca, nie ja pomocnik. Ale on mówi, ja liczę na ciebie, ty masz dobry przegląd gry, ty umiesz się ustawiać, ty umiesz to. No, no i zaakceptowałem i zagrałem na tym, z Argentyną to było, prawda. Ja myślę tak, że tutaj Nie było żadnej, no szkoda, że ja grałem na tej obronie, bo mogłem grać na pomocy, bo wtedy dobrze się czułem, no ale nie wiem jak to wyszło, że on wolał postawić na Zbyszka Bońka wtedy, bo zawsze mówiono, że Zbyszek Boniek nie może grać z Dejną. Się okazało, że mogą grać. Zresztą ja mu też powiedziałem, oni mogą grać, prawda, dwójkę, dlaczego nie mogą? Nie, do mojej koncepcji to nie pasuje, bo żeśmy dyskutowali, prawda, z selekcjonerem od czasu do czasu, więc... Czyli trener Pawlikaniec tutaj w Stali Mielec ustawiał pana normalnie jako rozgrywający ten mózg drużyny? Tak, mhm. Tak. Cały tutaj czas w Mielcu grałem cały czas na pozycji pomocnika. Z trenerem Pawlikańcem chyba sezon pan tylko pracował, ale to też był taki trener, no, naukowiec, można powiedzieć. Coś w stylu Jacka Gmocha. No, myślę tak, że trener, możliwe, że naukowiec, no ja go osobiście nie znałem jako fachowca trenerskiego, bo on wykładał na uczelni, prawda? Więc przyszedł tutaj I pracował, on pracował, kto był drugim też trenerem z nim? Ja ostatni rok byłem z nim, a kto z nim pracował, już sobie nie przyjął. Nie był to, nie Brożeniak, czy... Nie, Aleksander Brożeniak był wcześniej. Wcześniej był, tak. Alfred Gazda chyba pracował z trenerem Ziętarą. A nie był to Książek? Nie. Chyba Zenon Książek, bo później został trenerem, Zenon Książek drugą drużynę prowadził. Ale już nie tego, no w każdym później razie... Później trener Kruk z Rzeszowa, który też był, ale to chyba później. Sytuacja była dosyć trudna. Można powiedzieć, no przyszedł Szarmach w tym czasie też, jak przyszedł Pawlikaniec, prawda? To było po 76 roku, tak. Po olimpiadzie. Więc jakieś tam zgrzyty były zawsze między nim a Szarmachem, prawda? Nie wiem z jakiego powodu. W każdym bądź razie Andrzej Szarmach miał początek dosyć trudny, prawda? Wszyscy my myśleli, że no, będzie cudowny. No, staraliśmy się po prostu go zaakceptować, jak jest. Ale strzelał bramek. A to było najważniejsze. To był zawodnik, który umiał strzelić. On tutaj w Mielcu bardzo dużo tych bramek strzelał, bo strzelał, to co ze statystyki wiem, to strzelił gdzieś około 60 bramek, prawda? Dokładnie. Dlatego do trenera Pawlikańca nawiązałem, bo no, to było pana pożegnanie z Mielcem. No i bardzo piękny, wzruszający moment. To było też w takiej chyba umowie między klubami, że FC Metz, do którego pan przeszedł, przyjedzie tutaj do Mielca i zagra mecz towarzyski. Ten mecz był chyba w listopadzie, o ile dobrze pamiętam, 78 roku. Pan pierwszą połowę jeszcze grał w Stali Mielec, drugą połowę już w FC
mecz. No, pan prezes Kazimierski mi opowiadał o tym meczu i mówi, no, lały się łzy. Powiem tak, że inicjatywa tego meczu była moja. Na początku poprosiłem FCMS, działaczy, czy zgodzą się na to, żeby po prostu zakończenie mojej kariery zrobić tutaj w Mielcu. Jest to klub, tłumaczyłem im to, że jest to klub, którym zakończenie gry największe, stali, bo kariery największe, jeszcze nie. Największe sukcesy osiągałem z tym klubem, prawda, i dobrze by było, gdyby tak się stało. No więc właściciel klubu automatycznie mówi, zgadzamy się, jak tylko reprezentacja będzie grała, to, bo tam kilku było reprezentantów, Słurbie, na przykład ten Holender nie przyjechał. Bramkarz chyba nie przyjechał. Batiston nie przyjechał, bramkarz nie przyjechał, Rey. Oni grali w reprezentacji Francji, więc wykorzystaliśmy ten moment i żeśmy przyjechali tutaj. Oczywiście strasznie podziękowałem im za to, bo była to dla mnie naprawdę, no jakby to powiedzieć, zdarzenie fantastyczne, że mogłem się pożegnać tu z publicznością, podziękować im za to, co tutaj przeżyłem, także no, nie mogło być lepiej, prawda? Cudowna rzecz, ja spełniłem cudowną rzecz i wszyscy cieszyli się z tego. Stal Mielec wygrała ten mecz 6-2. 6-2, tak, tak. Nie zagrał Andrzej Szarmach. Z tych powodów, o tych powodów, tak, tak. Pan mówił. Takie, ale to już były, no były te takie jakieś takie, no nie mogli dojść do porozumienia chyba w Likanicy. Liczę, że będę miał okazję na podobną rozmowę namówić Andrzeja Szarmacha i wtedy myślę, że na pewno się pan dowie więcej. Coś ciekawego powie. Zresztą bardzo ciekawą książkę razem z Jackiem Kurowskim stworzyli. Natomiast na koniec zostawiłem sobie dwa najtrudniejsze pytania. Pierwsze, dlaczego Polska nie zdobyła Mistrzostwa Świata w 1978 roku? Moja analiza po tych Mistrzostwach Świata jest bardzo prosta. Jacek miał jeden problem. Mówię jako o trenerze Jacku. Był fachowiec, był człowiek, który był bardzo ambitny w swoim fachu. Chciał, żeby doprowadzić ten zespół po tych mistrzostwach udanych w 1974 roku i dlaczego nie walczyć o Mistrzostwo Świata. Analizując całe te przygotowania i cała tą myśl, że jedno, co nie stworzył Jacek Moch, że pogubił się z drugą generacją, która miała zdolnych zawodników. Czyli z tymi młodszymi. Z tymi młodszymi. Oczywiście ich wstawiał od czasu do czasu, ale takie Nawałkę, Masztaler, Boniek i tym podobne. Ale nasza generacja, na przykład, dam przykład, ja byłem w pokoju z Włodziem Lubańskim. To mi żal go było. Taki słynny zawodnik, jaki on był, bo on przecież karierę rozpoczął wcześniej ode mnie, jako 16-latek. Oczywiście. No, on już był sprawny po operacji, no i grał od czasu do czasu na tych Mistrzostwach Świata. On mówi, po co ja tutaj przyjechałem? Ja siedzę na ławce rezerwowej i tego. Więc nie umiał pogodzić i nie umiał stworzyć zespołu bardzo silnego, stworzonych z dwóch generacji. To był jego największy, ja mówię największy, to był jego błąd, prawda? Że nie dopasował zespołu, jak to zrobił na przykład Kazimierz Górski w 1974 roku. Dlaczego mówię Kazimierz Górski? Porównuję, dlatego, że nie bał się w 1974 roku postawić na miejsce Burzackiego, postawił Żmudę. Na miejsce Ćmikiewicza postawił Maszczyka, prawda? Na miejsce, ja mówię po meczu z Wembley, jak żeśmy się zakwalifikowali. Następnie w ataku
postawił na Szarmacha. Szarmacha. Na miejsce Domarskiego, który strzelił bramkę na Wembley. Czyli pewne rzeczy po prostu się źle układały, prawda, w sposobie prowadzenia tej drużyny. Jedni byli zadowoleni, jedni nie. Ja tylko z punktu widzenia mówię Włodka Lubańskiego, bo on nam też pomógł zakwalifikować się do Mistrzostw Świata w Argentynie, szczególnie w meczu z Danią. Dwie bramki. Nawet jedną mu dałem na głowę rzutu rożnego, co strzelił i tego. Także po prostu nie wyczuł, jaką drużynę postawić. Tak mi się wydaje. Na dany mecz. To, co umiał zrobić, prawda, Kazio Górski, prawda. On tak postawił, taką decyzję podjął i nie zmieniał, co było. A tam było za dużo zmian też. Nawet ja musiałem grać na libero. Po co mi to było? Dokładnie. Na przykład, dlaczego, no, nie wiem. Jego decyzja, ja zawsze respektowałem trenerów, bo wiem, że to nie jest, jak to się łatwa praca, no ale mógł szukać innych rozwiązań, tak jak to robił Górski. I tutaj dlatego byliśmy bardzo dobrzy. Na przykład, jedną zmianę zrobił Górski, na Mistrzostwa Świata w Niemczech, czy jak Szarmach był kontuzowany z Niemcami, wstawił Domarskiego. Jak Adaś musiał został odsunięty od meczu ze Szwecją, zagrał Gut. A tak to wszystkie mecze graliśmy w tym samym składzie. To był skład stabilny, bo szło. Drużyny zwycięskiej się nie zmienia. Takie jest powiedzenie, chociaż czasami się zmienia i też idzie, no ale rzadko się to zdarza, bo jesteśmy oczywiście po zwycięstwie, jesteśmy bardziej umotywowani, a żeśmy wszystkie mecze grając, na przykład wrócę do Mistrzostw Świata w 1974 roku, no to graliśmy, prawda, iśmy na Mistrzostwa Świata, bo gdyby nie było tego deszczu, prawda? Oczywiście. To by było zupełnie inaczej też. No, Niemcy nie byli przygotowani wtedy do starcia. Przecież Beckenbauer ani razu nie przeszedł środek boiska, linii środkowego boiska. No i kapitalny mecz rozegrał Sepp Maier, to mu trzeba przyznać. Oczywiście, mieli dużo szczęścia. To też stołowało. Drugie trudne pytanie, jeszcze trudniejsze. Dlaczego Henryk Kasperczak nie został nigdy trenerem reprezentacji Polski? Co uważam za skandal? Ja powiem tak, że sytuacje, które się stworzyły, to były sytuacje może personalne, nie tylko zależnie, bo ja chciałbym, prawda, być selekcjonerem, ale ludzi, bo to ludzie, prawda, decyzje podejmują i ludzie decydują o tym, żeby po prostu wyszukać selekcjonera. Ale jak pan był na swoim tym trenerskim topie, bo każdy trener ma taki moment, gdzie jest na tym topie, to były lata 90. Wtedy dwa razy zmienialiśmy trenera reprezentacji i wtedy chyba nawet do pana nikt nie zadzwonił. Ale to, co mówię, tutaj dużą rzecz, no nie chcę wszystkiego powiedzieć, bo może kogoś mogę skrzywdzić, może nie mam racji, bo wie pan, trzeba mieć dowody na wszystko. Myślę, że na przykład te tłumaczenie, które w tej chwili mówi Grzesiu Lato jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, mówi, że on się bał tej odpowiedzialności, żeby mianować kolegę swojego, żeby mianować jako selekcjonera. Bał się opinii publicznej, prawda? Opinii się
żeby go prawdopodobnie dziennikarze zjedli. Za to, tak, takie słowo wyraził. Tylko nie poszedł dalej, że następnie znowu była sytuacja, kiedy mogłem też być selekcjonerem, za czasów jak wybrano Fornalika. No ale to wiadomo, bo to się dowiedziałem też, że ktoś podjął też decyzję, nie sam, ale kilku było, co podejdzie. Po prostu nie wiem, czy się nie bali mojego charakteru, mojej osobowości, mojego autorytetu w stosunku do tego, co robię. Nie wiem. No jak był, trudno jak mi powiedzieć. Jak pan był trenerem Wisły Kraków, to też był temat, tylko więc wtedy pan Cupiał nie chciał pana puścić z Wisły, ale wyrażał zgodę na łączenie tych dwóch funkcji. Tak jest. Natomiast pan uważał, i moim zdaniem słusznie, że tych funkcji nie da się łączyć. Nie no, to jest normalne. Ja myślę, te czasy, kiedy trener ma dwie funkcje, no to tak w tym naszym środowisku Kazimierz mówi się... Górski, tak? Miał. W ŁKS-ie był przez krótki czas, jak był trenerem kadry. No tak, ale to już dawne czasy. Tak, tak. To przewijał Łobanowski też na Ukrainie, ten. Ale tutaj w tej nowoczesnej już, bo to Mistrzostwa Europy 2022, tak? Tak. Mistrzostwa Europy to było... 2012. 12, przepraszam. To przecież inne czasy są, tak już. Ja wiem, co znaczą media. Wiem, co znaczy drużyna, jak ją zabrać, prawda, jak podejść do niej. Tego. To nie jest Mistrzostwa Europy, przecież broniliśmy sytuację, żeby jak najdalej pójść w tych Mistrzostwach Europy. Niestety, żeśmy odpadli w grupie tej eliminacyjnej na początku. No ale stało się, ja wracając do tego, miałem propozycję. Listkiewicz, wtedy dyrektorem technicznym Federacji był Apostel Heniu, więc miałem spotkanie, no i zaczynamy dyskutować. W razie trenerów był Henryk Apostel. No nie wiem, nie chyba był, możliwe, że. I teraz dostałem to pytanie od Listkiewicza, że po prostu chciałby, żebym został selekcjonerem, było to na AWF-ie, mieliśmy tam spotkanie. I pyta mi się, czy bym się zgodził na to. Ja mówię, no dlaczego nie, ale nie dorzucił, że powiedział, że pan Cupiał się zgodził, ale nie powiedział od razu, że będę miał dwie role, prawda? No ale mówię, no dogadajcie się z właścicielem, ja jestem na kontrakcie, dogadajcie się z właścicielem, Cupiałem i ten kontrakt jeżeli był się zgodzi, to wysoki i on był też trochę przeszkodą. No ja trudno mi powiedzieć. W każdym razie, że on mówi, ale on wie właśnie o tym, że o jednej rzeczy, że ja będę prowadził i Wisłę, i reprezentację. Ja mówię, no na nie pewno ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Jeżeli się dogadacie z Cupiałem, że puści mnie z Wisły, i będę tylko prowadził reprezentację polską, to się zgadzam. A jeżeli nie, no to niestety, ale odmawiam. Nie będę. To jest trudno, to nie mogę się rozdrabniać w takich ważnych funkcjach, prawda? Więc zdecydowałem, że i odmówiłem, i tak się zakończyła sprawa. Panie Henryku, bardzo pięknie dziękuję za poświęcony czas. To była wspaniała podróż. Przeszłość. Tematów poruszonych było dużo, ale mam wynotowanych jeszcze kilkanaście, których nie poruszyliśmy i może jeszcze kiedyś nadarzy się okazja. Tego sobie życzę panu przede wszystkim zdrowia, a nam życzę tego, abyśmy nigdy w polskiej piłce nie marnowali takich wspaniałych talentów trenerskich, jakim był Henryk Kasperczak i abyśmy takich trenerów reprezentacji nie odpuszczali. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych Stalowych Wspomnieniach.